duż jak bóg. Był taki moment, kiedy przeklołem swoje życie. Naprawdę. Przeklołem siebie samego i przede wszystkim to kim jestem. Ale od początku jako mały chłopak wyróżniałem się przede wszystkim wysokim wzrostem. Dzisiaj mówię o tym z wielką swobodą, a nawet trochę się cieszę, bo kiedy spotykam się z ludźmi, to wiem, że po zwyczajowym szczęść Boże i dzień dobry, zaraz padnie pytanie, ile ksiądz ma wzrostu? No więc mówię oficjalnie, mam dwa metry i dwa centymetry. I chociaż dzisiaj bardzo mnie to cieszy i jako dla introwertyka jest nawet pewnym ułatwieniem, bo od razu wiem, jakie pytanie na mnie spadnie, to jednak kiedyś wcale tak nie było. Bardzo złościłem się na to, jak wyglądam, jaki jestem. Wzrost, który może być błogosławieństwem, dla mnie był przekleństwem. Przede wszystkim trudne jest to, kiedy ma się dwa metry wzrostu, żeby znaleźć ubranie, żeby swobodnie usiąść w samolocie, żeby wygodnie jechać pociągiem, żeby kupić sobie rower, który jest moim wymarzonym rowerem, żeby pojechać samochodem i nie siedzieć na tylnym siedzeniu, żeby móc. Nim kierować. Śmieszne? Trochę tak, ale dla chłopaka, który miał kilkanaście lat, to była tragedia, to był wielki smutek, to była rozpacz i pytanie: dlaczego? Dlaczego jestem taki, jest, jaki jestem? Dlaczego mój wzrost ma definiować to, w jaki sposób ludzie postrzegają mnie? Jakie jest pierwsze wrażenie, kiedy mnie widzą? I co sobie myślą, kiedy idę ulicą? Bo przecież na pewno sobie coś myślą, bo przecież ukradkiem na mnie patrzą. Z moim wzrostem związane było cierpienie cierpienie nastolatka, który nie mógł się pogodzić z tym, że jest wyższy niż większość jego rówieśników. Zastanawiałem się, po co mi ten wzrost. Nie chciałem być ani koszykarzem, ani siatkarzem. Zastanawiałem się, jak to będzie, kiedy będę dorosłym człowiekiem i ludzie będą mnie kojarzyć tylko z tego, że jestem wysoki. Czy ktoś doceni to, jakim jestem, jaki mam charakter, w jaki sposób się wypowiadam? Czy jestem dobrym czy złym człowiekiem? Nie, wtedy wiedziałem, że ludzie będą kojarzyć mnie tylko z mojego wzrostu. I przyszedł dzień, który całkowicie. Odmienił moje myślenie o tym, dlaczego jestem taki, jaki jestem. Moi rodzice wtedy jeszcze pracowali, i tradycją w dawnych zakładach pracy było to, że całe rodziny spotykały się na tak zwanych ogniskach, w czasie których dzieci bawiły się gdzieś w okolicy. No i moi rodzice zabrali mnie i mojego brata. Ja miałem wtedy kilkanaście lat, i nagle. W czasie tej zabawy wokół ogniska dało się słyszeć jakieś poruszenie, jakiś niepokój ktoś zaczął krzyczeć. Okazało się, że jedno z dzieci, które przyszło ze swoimi rodzicami, wpadło do kolektora ściekowego. Było to tak niefortunne zdarzenie, że wpadło nie przez otwór, ale przez po prostu dziurę w ziemi. Dorośli w żaden sposób nie mogli się dostać do tego chłopca. Sytuacja była na tyle niebezpieczna, że mógł zginąć, bo przecież zabiły, bo zabiłyby go nie tylko woda i te ścieki, ale przede wszystkim opary, które tam wtedy się pojawiły. I mój tato podszedł do mnie i mówi: Mateusz, zrobimy teraz coś, o co Cię bardzo poproszę, i chcę, żebyś był dzielny. Przez cały czas masz do mnie mówić cokolwiek. Ja chwycę cię za nogi, a że jesteś chudy i szczupły i bardzo wysoki, a ręce masz jak przeszczepy, to chwycisz tego chłopaka najmocniej jak potrafisz i wyciągniesz go. Pamiętaj, że jeżeli przestaniesz do mnie mówić, to ja natychmiast cię wyciągnę. Dlatego cały czas do mnie mów. Jako nastolatek bardzo się bałem, że być może tato mnie nie utrzyma, ale szybko znaleźli się wokół inni ludzie, którzy trzymali mnie za kostki. I pamiętam, że chwyciłem tego chłopaka, trzymałem go z całych sił i udało się nam go wyciągnąć na powierzchnię. I tak sobie pomyślałem wtedy, że niepotrzebnie przeklinam swoje życie, że mój wzrost być może był potrzebny tylko po to, żeby wykorzystać go jeden raz, żeby uratować życie człowiekowi. Bóg być może wcale nie myślał o tym, że będę miał problemy z kupieniem spodni, że nie usiądę na najlepszym rowerze, ale stworzył mnie po to, żeby wtedy, tamtego dnia, o tej godzinie i w tym miejscu, znalazł się ktoś, kto wyciągnie człowieka i uratuje mu życie. Mówię o tej historii pierwszy raz. Ale o tej historii właściwie myślę codziennie. Uratować komuś życie to jakby uratować cały świat. Zgodzić się na to, że moje życie nie będzie takie, jak sobie wymarzyłem, ale mój Boże na świecie żyje człowiek, który mógł zginąć w ściekach. Przypomina mi się tutaj Ewangelia, kiedy to Faryzeusze zarzucali Jezusowi, że nie przestrzega szabatu. Jezus odpowiada, że kiedy wół wpadnie wam do studni, to nie patrzycie, że jest szabat, ale idziecie go ratować. Te słowa mnie pocieszają. Bo jaki ja mogę mieć argument przeciwko sobie, żeby przekląć swoje życie, swój szabat, żeby się schować za jakimiś moimi wyobrażeniami? Przecież tu chodziło o człowieka. Żyje człowiek, bo ktoś nie może sobie kupić spodni. Nie może być tak, jakby chciał. Moi drodzy, to świadectwo mówię po to, żeby każdy z was spojrzał na siebie z perspektywy Pana Boga, bo ja dowiedziałem się, po co potrzebny mi jest ten wzrost. Ale być może jest tak, że ty znalazłeś się na świecie po to, żeby uratować jakiegoś człowieka i być może nigdy nawet się o tym nie dowiesz bo jakieś drobne rzeczy jakieś drobne gesty to że do kogoś zadzwoniłeś to że byłeś w odpowiednim miejscu i czasie uratowało komuś życie każdy z nas jest bardzo potrzebny nawet jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się że nasze życie jest przekleństwem dla Boga jesteśmy błogosławieni i przez nasze słabości, przez nasze doświadczenia realizują się wszystkie błogosławieństwa skazania na górze. Bo błogosławieństwem dla innych może być mój smutek, błogosławieństwem dla innych może być moje ubóstwo, błogosławieństwem dla innych może być moje poczucie sprawiedliwości. Wreszcie błogosławieństwem może być prześladowanie. Ze względu na imię Chrystusa. Życie człowieka. Człowiek jest zawsze w centrum zainteresowania Boga. Bóg nieustannie myśli o człowieku i wzbudza i przyprowadza ludzi, żeby ratować życie. Najlepszym dowodem na to, że człowiek dla Boga jest najważniejszy, jest krzyż. Głupstwo powiedzą jedni, niesprawiedliwość powiedzą drudzy. A jednak przyniosło życie, uratowało życie wszystkich ludzi, jakcy będą żyć na świecie. Wielka jest tajemnica Boga, który daje życie, który potrafi wykorzystać nawet najmniejszą rzecz, żeby wyprowadzić z niej rzeczy wielkie. Zostańcie z Bogiem. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.